Lublin to znakomite miejsce, aby tego rodzaju wydarzenia organizować. Lublin potrafi przygotowywać tego rodzaju kongresy i serdecznie wszystkich zapraszam, aby w tym kongresie wziąć udział, bo warto rozmawiać o tym, w jaki sposób tą współpracę gospodarczą, ale także budowę infrastruktury, takiej jak Via Carpatia, wykorzystać do tego, aby ten rozwój gospodarczy państw, które znajdują się pomiędzy Kłajpedą a Konstancą czy Salonikami, bo tak będzie przebiegała docelowo Via Carpatia, był przewagą konkurencyjną, był szansą, był tym potencjałem, który musimy wykorzystać. I dzisiaj przed nami, przed państwami Trójmorza, ogromna szansa powrotu do tych koncepcji przedwojennych, koncepcji Międzymorza, koncepcji ABC, koncepcji zgodnej, dobrej współpracy państw na osi północ-południe. O tym warto będzie w Lublinie rozmawiać.